Oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę, pan radny Kosior, pan radny Migdał, bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie radni, panie skarbniku. Wrodzona chyba skromność mojego kolegi nie pozwoliła mu na pewną informację, którą ja uczynię, a myślę, że to jest chyba pierwszy medal Jana Pawła II, jaki otrzymuje nasz kolega radny Edward Poremski. Tak wygląda. No to gratulujemy. A tak wygląda medal. Jeszcze raz, myślę, że będzie wyrazicielem wszystkim, jak pogratuluję koledze i życzę dalszych sukcesów na polu działalności społeczno-katolickiej. Dziękujemy i gratulujemy. Brawo. Po kolei pan Migdał, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja chciałbym państwa zaprosić do biegu świętego Dominika w dniu 3 sierpnia w Gdańsku. Oczywiście impreza, będę państwa tam reprezentował godnie, od 6 lat tam biegam, zapraszam, gdyby ktoś był w pobliżu, można się zawsze dołączyć i równocześnie życzę miłych wakacji. Dobrze, że tam nie trzeba dobiec, dziękujemy bardzo i zapraszamy. Pani radna Jantos. Może nie do Gdańska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze wszystkim życzę bardzo udanych wakacji, a po drugie chciałam się podzielić z państwem uwagą, ponieważ bardzo zazdroszczę Marcie Patenie, że została babcią, więc brawo. No tak, te oklaski były burzliwe, acz takie. Bardzo proszę, pan radny Rafał, też gratulujemy. Panie przewodniczący, pani babci. Ja w imieniu swoim i całej swojej rodziny bardzo serdecznie dziękuję za wyrazy współczucia. Z powodu śmierci mojej mamy dziękuję pracownikom Kancelarii Rady Miasta, jak i radnym, którzy uczestniczyli również na cmentarzu i w czasie mszy świętej. Dziękuję w imieniu swoim i całej rodziny. Dziękujemy. Szanowni państwo, ktoś jeszcze? Nie widzę. A pan radny Garda, tak? Bardzo proszę. Wniosek Tomka Urnowicza. Więc ja po pierwsze faktycznie na wakacje to jest ważne, bo to ostatni dzień sesji po wakacjami. Natomiast mam jeszcze tylko prośbę już techniczną, ale raczej do naszej załogi, żeby zwiększyć pojemność naszych slotów do Wi-Fi, ponieważ widzę, że jest zapychane i w tej chwili się połączyć po prostu z nim nie da, żeby przez wakacje mamy czas na to, żeby ewentualnie to powiększyć. Serdecznie dziękuję. Tak, pozdrawiam moje dzieci. No tak, to było. Szanowni państwo.